Byliśmy na wernisażu rysunku oraz rzeźby w Centrum Olimpijskim Sławomira. Proszę powiedzieć, jak Wam podoba się dana wystawa, czy już mieliście okazję podziwiać niesamowite rysunki, akty, czy to męskie, czy to żeńskie, jak również rzeźby? Nie mieliśmy okazji podziwiać takiej wystawy kolegi Sławomira, ale jest to bardzo ciekawa wystawa z tego względu, że bardzo przyciąga wzrok, jest dużo aktów damskich i bardzo ładnie wykonanych, przyciągają oko. W ogóle bardzo pozytywną energię czujemy tutaj, fajni ludzie, w gronie artystycznym spotkaliśmy się, więc czujemy dobrą energię pomimo różnym przeciwnościom losu, które nam tutaj rzucane są pod nogi, nie dajemy się. Wychodzimy do ludzi i będziemy wychodzić, bo izolacja nie daje nic dobrego, więc my się nie będziemy od nikogo izolować. Właśnie mówiąc o koronawirusie, nie obawiacie się zakażenia tak zwanego, bo widzę, dość aktywnie uczestniczycie w dalszym ciągu w imprezach masowych. Wydaje mi się tak naprawdę, że cała ta, moim zdaniem, burza medialna związana z koronawirusem jest nic innego, po prostu takie napędzanie się, tak? Żyjmy normalnie, cieszmy się życiem i tyle. Nie popadajmy w jakiś obłęd, że już za chwilę będzie koniec świata, bo go nie będzie. Po prostu trzeba przyjąć takie życie, jakie jest, koniec. Jeżeli chodzi o dzisiejszą wystawę, powiedz, jaki obraz, rysunek lub rzeźba tobie najbardziej przypadły do gustu i dlaczego? Myślę, że najbardziej przypada mi do gustu ten piękny obraz z wodą czy z jakimś innym ciekawym akcentem. W ogóle wszystkie prezentowane przez artystę prace są niezwykłe. Widać, że wielu wspaniałych ludzi z ASP uczestniczyło w jego projekcie. No i w ogóle bardzo fajnie, że jeszcze możemy do dnia dzisiejszego podziwiać takie piękne prace. Odbiegając od tematu dzisiejszego wernisażu, przed chwilą również panowie byliście na inauguracji Klubu Akademii Kobiet Skutecznych w restauracji Strefa. Jak wam podobało się tamto wydarzenie i co sądzicie w ogóle o Akademii Kobiet Skutecznych? Bardzo nam się podobało takie pozytywne nastawienie tamtych osób i w ogóle jakaś fajna taka energia też się wytworzyła od samego początku. Poczuliśmy się jakoś tak, jakbyśmy się znali od lat z tymi ludźmi. Pełna integracja, otwartość, bardzo, bardzo, bardzo fajnie zapowiadająca się inauguracja czegoś, co miejmy nadzieję, że będzie na stałe, wejdzie do kanonu tutejszych spotkań i czujemy się podbudowani, bo bardzo potrzebne są takie spotkania, które budują właśnie pozytywne energię wśród ludzi, które ludzie integrują, bo jakoś dzisiaj się ludzie coraz bardziej izolują w tym świecie takim wirtualnym, jakimś takim, nie wiadomo jeszcze, jakimś swoim. Jest jakiś nawrót do uwielbienia siebie jako ja, tak jesteśmy jakoś kształceni, że ja się liczę, nikt poza mną, a tu trzeba właśnie, żyjemy w społeczeństwie i powinniśmy się integrować w tym społeczeństwie i o to chyba chodzi, żeby właśnie budować te relacje, odbudowywać od nowa, bo chyba straciliśmy coś przez ten internet, przez te inne właśnie media i będziemy próbowali to wrócić chyba do tego. O to chyba chodzi, żeby właśnie się integrować. I na samo zakończenie jednym zdaniem. Kim jest dla ciebie kobieta skuteczna? Kobieta skuteczna to kobieta, która nie boi się wyzwań, która idzie prosto przez życie, taka jak na przykład Kilonka Adamska.